Witam na kanale Novato, sprawdzone, polecone. A dzisiaj taki temat, który wynika z zapytań, jakie Państwo kierujecie do mnie, czyli tania pompa ciepła i czy taka pompa może być dobra. Na wstępie chciałem powiedzieć, że zajmę się tylko tymi pompami, o których mam jakiekolwiek pojęcie, czyli które montowałem lub które mamy w swojej ofercie. Nie będę rozpatrywał innych producentów. Na pewno też nie będę rozpatrywał tak zwanej tanizny, czyli jak ja to mówię, pomp basenowych, które niektórzy stosują do ogrzewania domów. Można poznać to po tym, że taka pompa ma moc 16 kW, jest zainstalowana do domku, który ma 80 m2, wybudowany w nowej technologii. To najczęściej można poznać. W naszej ofercie mamy trzy pompy ciepła z tego segmentu tanich pomp. Sewra od firmy Wiencra, dużego dystrybutora, Rotenso, której też jesteśmy autoryzowanymi instalatorami, oraz Midea. Midea, która jest tak naprawdę producentem tych dwóch poprzednich oraz sprzedaje pod własną marką pompy ciepła. Czyli gdybyśmy wzięli DTR-ki i wydajności i tabelę wydajności Eurowentu, pomp Sewra, Rotenso i Midea, to tam jest ta sama marka, czyli Midea, bo producentem tych pomp jest Midea. Żeby porównać pompę ciepła albo dobrać ją do swojego budynku, to musimy znać właściwie trzy parametry. Wydajność takiej pompy w temperaturach, jakie nas interesują. I tutaj mamy do dyspozycji tabelę wydajności danego producenta, a przypominam, to jest Midea, czy to jest Sewra, czy Rotenso, czy Midea, to jest tabela wydajności Midea. Powinniśmy też mieć świadomość o żywotności danego produktu. No i tutaj dosyć trudno jest to określić. Można posiłkować się tym, z jakich komponentów jest zrobiony taka pompa. Mitsubishi sprężarka. Wiadomo, że nie jest to Zubadan, bo to jest Mitsubishi Electric sprężarka, że jest tam wymiennik freon, woda porządnej firmy, że tam jest pompa Vilo. To wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się, że taka żywotność projektowa, nazwijmy to, będzie trwała około 10 lat. Zresztą przez analogię to bardziej mówię niż przez dane, które są mierzalne. I spójrzmy teraz na ten trzeci element, czyli na ceny danych urządzeń. Oczywiście to są same urządzenia, bez buforów, bez pomp obiegowych, bez instalacji, bez filtrów i tak dalej, no ale dają one jakieś wyjście nam z sytuacji, jeżeli byśmy chcieli porównać ze sobą pompy albo te pompy do pomp, które nie są z nas z zasady tanimi. Jeszcze słowo o tym, dla kogo takie pompy są dedykowane. Oczywiście z tabeli można odczytać, że one raczej chciałyby pracować z odbiornikami niskotemperaturowymi, czyli podłogówka, a także w takich sytuacjach, w których mamy na przykład drugie źródło ciepła, czyli możemy mieć kocioł gazowy na przykład, czy kominek i jako szczytowe źródło ciepła, wtedy możemy dobrać taką pompę do temperatury pracy na przykład do minus 10 i grzejniki, i wtedy damy radę. Natomiast jeżeli mówimy o minus 25 i grzejnikach jeszcze może aluminiowych, no to ta pompa raczej nie da sobie rady. Będzie pracowała w większości wtedy, albo inaczej, duże zużycie prądu i dogrzewanie grzałkami. Reasumując, cennikowo bardzo fajna pozycja. Domy nowe, domy ocieplone, domy z systemem podłogowym lub jako biwalentne źródło ciepła, kominek albo piec gazowy, kocioł gazowy,
i pompa Sevra, Midea czy Rotenso, to jest dobre rozwiązanie, jeżeli oczekujemy, że nasza pompa ma być z niskiej półki cenowej, czyli podstawowa pompa. A co powiecie Państwo na porównanie tych pomp z przedziału Basic, czyli tych, nazwijmy to tak, tanich pomp ciepła, ale markowych, do pomp typu Toshiba Estia 4 kW i 6 kW i Hitachi Yutaki S 4,5 i 6 kW. Może wyglądać ciekawie. Otóż cena detaliczna nowych Hitachi Yutaki 4,3 kW mocy cieplnej to jest około 17 tysięcy złotych netto, a 6 kW to jest około 18,5 tysiąca netto. Toshiba Estia 4 kW około 18 tysięcy netto, 6 kW około 18,5 tysiąca netto. Wszystkie pompy, które tutaj wymieniłem w tym filmie, czyli Sevra, Rotenso, Midea, ale także Hitachi i Toshiba, są, możecie Państwo kupić u nas z usługą montażu 8% z montażem freonowym jedynie. Czyli na przykład możecie Państwo mieć swojego własnego instalatora hydraulika, który zrobi przyłącze wodne do tych pomp, a my zrobimy przyłącze hydrauliczne, wysterujemy i odpalimy taką pompę i śmiało możecie Państwo przyjąć od tych cen, które są podane w większości przypadków jakieś 20% rabatu na dzień dzisiejszy. To są takie ceny rynkowe, które istnieją i wtedy możemy rozmawiać o sprzedaży z montażem, oczywiście plus montaż, ale to jest zależne od tego, gdzie jest ten montaż i ile jest potrzebnych elementów do montażu. Tam do tego dojdą oczywiście rury freonowe, do tego dojdzie stojak na przykład, zasilanie i tak dalej. Indywidualne rzeczy. Natomiast ten film powstał po to, żeby pokazać Państwu, że można w sposób gospodarczy nie tylko monobloka zainstalować, ale także pompę split. Oczywiście w porozumieniu z instalatorem, serwisantem i tym, który ma pojęcie, także najlepiej by było zrobić to z doborem, a nie, że Państwo sami dobierzecie pompę, dlatego że dobór to jest pewna wiedza, którą trzeba posiąść, a nie internet i porównywanie swojego domu do innego. Fajnie by było mieć tanią pompę, fajnie by było mieć dobrą pompę. Wyobraźcie sobie Państwo pompę, którą możecie kupić za 15 tysięcy netto plus koszt instalacji. Myślę, że to jest dobra cena, dobra alternatywa dla złych, tanich pomp ciepła. Pozdrawiam, Novato, sprawdzone, polecone.